Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest puste i pora już spóźniona, każ więc rozejść się tłumą, niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie, wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Liturgia kontynuuje wczorajszą myśl o hojności jako lekarstwie na wszelką chciwość. Dziś usłyszeliśmy opowiadanie o cudzie rozmnożenia chleba. Aby cud ten mógł nastąpić, potrzebne są 2 elementy: czyjaś ofiara i wspólnota z Jezusem. Właśnie dlatego ludzie opuścili to miejsce z pełnymi brzuchami, że byli blisko Jezusa i że ktoś z nich ofiarował 5 chlebów. Często współcześni ludzie sądzą, że wszystko się im należy. To myślenie wkrada się również do życia nas, chrześcijan. Tamten tłum ludzi nie zważał na wygody i niedostatek chleba. Oni szli za Jezusem z miłości do Niego, chcąc słuchać tego, co miał do powiedzenia. A my tak często kalkulujemy: co ja z tego będę miał? Czy to mi się opłaca? To nie są pytania, które powinni zadawać sobie uczniowie Chrystusa. My powinniśmy pytać się, co jeszcze możemy zrobić dla Chrystusa i w Jego imieniu dla bliźnich. Co możemy jeszcze ofiarować? Pamiętajmy, że wielkość cudu jest zależna nie tylko od naszej wiary, ale także od naszej ofiary. Słudzy w Kanie Galilejskiej mogli przecież napełnić stągwie do połowy, a nie po same brzegi. I nie 6, a tylko 1. Tyle, ile oddamy Jezusowi, tyle On pobłogosławi i przemieni. Bądźmy hojni. Oddajmy Jezusowi wszystko, a otrzymamy 100-krotnie więcej, a nadto życie wieczne w niebie.